To miało być święto demokracji. 10 maja mieliśmy dokonać wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarejestrowano 10 kandydatów. W dobie pandemii i chaosu politycznego wybory nie odbyły się ani nie zostały odwołane. Nie znamy też terminu głosowania. Ponownie od 14 do 18 maja wyłączony z ruchu zostanie odcinek Alei Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Korcza i Dąbrowskiego do wiaduktu imienia Grota Roweckiego. Już tylko 4 osoby w regionie leszczyńskim mają aktywne, potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych zakażenie koronawirusem. Przez weekend w statystykach przybyło 4 wyzdrowiałych. Emil Sajfudinow po długich rozmowach przystał na warunki finansowe proponowane przez FOGO Unię Leszno i złożył podpis pod aneksem finansowym. Zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem sprawy do sądu zakończyły się nocne wyścigi 2 samochodów na alejach Konstytucji 3 maja w Lesznie. Policja poszukuje 2 kierowcy. Internetowa premiera sztuki reżyserowanej przez Karola Wróblewskiego odbędzie się na scenie Monopolis w Łodzi o godzinie 20:00. Wystąpią Beata Kawka i Mirosław Zbrojewicz. Poseł Wiesław Szczepański poinformował o ponownym otwarciu swojego biura w Lesznie. Ze względu na pandemię było czasowo nieczynne. Biblioteki w Przemęcie, Buczu, Mochach i Kaszczorze otwierają się dla czytelników, ale z ograniczeniami i nowymi zasadami bezpieczeństwa.